Cześć kochani, dzisiaj zaczynam kolejny vlog. Właśnie wstałam, troszeczkę jeszcze jestem nieogarnięta, bo dopiero się tak naprawdę przebudziłam. Zacznę zaraz montować dla was my night routine, bo wczoraj z Luką nagrywaliśmy. Mój ojczym ma dzisiaj urodziny, więc mam dla niego prezent. Kupiliśmy wczoraj z Luką tak na wariackich papierach. Już w ogóle nie wiedziałam, co mu kupić, bo ciężko jest kupić coś komuś, kiedy ten ktoś wszystko ma, więc kupiłam mu walizkę, bo wiedziałam, że jest to taka rzecz, którą on teraz potrzebuje, bo jego poprzednia mu się zepsuła, poza tym była za duża, więc wybrałam taką walizkę na jego częste wyjazdy, takie krótkie. Zobaczymy, co się będzie działo. On dzisiaj właśnie idzie do Zakopanego, więc muszę zdążyć dać mu ten prezent. No i zaczynamy wspólny dzień razem. Miłego oglądania. Ładnie. Podoba ci się? No bardzo. Do Zakopanego, żebyś miał. No super elegancki. Myślisz? Tak. Wszystkie, a tu masz pokrowce na buty i buty w kieszonkę i tam dalej masz drugą komorę na rzeczy. Jak się czujesz w nowym wieku? Fajnie? Tak, świetnie. Kurde, tam jest bardzo buty. Czego szukasz tam? Butów. Ejo! Zostajesz sam w domu, biedaczku, co? Muszę montować ci film. Nie musisz, ale jesteś dobry. Muszę, bo to jest manipulowanie. Teraz mówisz, nie musisz, nie musisz, a przed chwilą... Zrobisz. Jadę właśnie na paznokcie, ponieważ jutro, moi drodzy, idę do... Dzień Dobry TVN! Razem z mamą idę do Dzień Dobry TVN. No i muszę mieć zrobione paznokcie, bo już mam duże odrosty, wiadomo, prawda, Luka? Idę zrobić paznokcie do studio Paznokcie Marzeń, do Ani. Co cię tak bawi? Co? Paznokcie marzy. Paznokcie marzy. Luka zostaje w domu, ponieważ dzisiaj miał wjechać My Night Routine i niestety, ale nie dograłam jednej sceny i Luka był tak dobry, że powiedział, że zmontuje mi vloga, żebym mogła sobie, żeby dzisiaj wjechał jakiś film, a ten Night Routine, żebym po prostu mogła sobie dorobić i wrzucić go pojutrze. Także thank you. I przez ciebie nie pójdę na trening, na siłownię marzeń. Jak już będę kończyć paznokcie, to zadzwonię po Lukę, Luka przyjedzie i pojedziemy do hotelu coś zjeść, odwiedzić Kubę, zobaczymy, czy dzisiaj jest Kuba czy Rafał. Tak. I później do kina chyba pójdziemy. Na trampolinie pójdziemy później. Jejku, ja się wymiotuję na trampolinę. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby Angelika ze mną poszła na trampolinę, bo ciągnę już od tygodnia, ona nie chce. Nie, ja się boję, że ja zwymiotuję, bo ja mam problem ostatnio nawet jak na huśtawce się... Huśtam za mocno. A oprócz Dzień Dobry TVN, jutro na godzinę 5 czy 6 umówiliśmy się na oglądanie mieszkania, ponieważ stwierdziliśmy, że się wyprowadzamy razem! Do mieszkania marzeń. Ja pierdzielę, przestań z tym już. Ale znaleźliśmy naprawdę bardzo ładne mieszkanie. No i jutro musimy je obejrzeć, wszystko nam odpowiada, jest nawet taras dla Lilu, żeby mogła sobie biegać. Także mam nadzieję, że wszystko wypali i będzie to właśnie to mieszkanie. Wygląda bardzo ładnie, piękne, takie przestronne. Mieszkanie marzeń. Mieszkanie marzeń. Zdecydowanie mieszkanie marzeń. Także już jutro się przekonamy, jak z tym mieszkaniem i ja lecę na paznokcie. Buzi. Ciao! Ciao! Ciao. Mysza! Zamykasz sobie dół, czy nie? Nie boisz się, że ktoś cię okradnie? Ty go zamkniesz, dobrze. To idę, pa! Frost attack time.
radią i czas na zakupy! Żartowałam. Mój chłopak stwierdził, że zabierze mnie do Arkadii i kupi mi prezent. Bo dziś podobno jest dzień dziewczyny. Dziewczyny. Tak mi powiedział pan w taksówce, złożył mi życzenia. Dziękuję panu taksówkarzowi za kopanie mnie. Więc Luka postanowił, że wybierzemy mi jakiegoś nowego Charmsa do Pandory, jakąś nową zawieszkę. Bo jeszcze nie mam od niego zawieszki, od wszystkich mam. I'm so happy! To dla mnie? Chciałem najlepszego z okazji Dnia Dziewczyny. Ooo, dziękuję. Najwspanialszy. Ocencie w komentarzach od 1 do 10 chłopaka. Najwspanialszy. Kocham Ciebie, dziękuję. Duszko. No jest. Dziękuję. Widzenia. Zdrówko. Jej! Szczęście. Pani do mnie powiedziała, nie filmujemy lodu. Ale co ona może zrobić? Mojego loda mogę sobie filmować. Lilo! Z wybuchem czy bez? Z wybuchem, ale żeby... Nie, rozdajemy, psy będą bały się. Dobra, to bez. Proszę spróbować, jak w 66, proszę spróbować. Zamówiliśmy sushi i włączymy sobie jakiś zaraz film. A co oglądamy? Nie wiem, no coś wybierzemy. Luka ma konto na Netflixie. Nie, Netflix nie mam. Nie mam ja. Ale kolega ma. Robimy takie coś, że na Netflixie jest jeden miesiąc za darmo i każdy z moich kolegów zakłada i mamy po miesiącu i dzielimy się kontem. Serio? Nie, biznesmen Luka. Pokaż, jakiego jesteś karatego. Nie, nie, już nie. Nie rób tego. I... Ta! Wow, wow, wow. Vlog live, vlog live. Ogólnie jak zamawialiśmy, to było powiedziane, że ile? 30 minut? Mm-hmm. Po czym przyjeżdża po 3 godzinach, a my jesteśmy głodni jak nie wiem co. Jest już, powiem wam, północ. A zamawialiśmy o 21. Otwórz już może te drzwi, bo może stoi. Jeszcze możemy dywan czerwony podściele. Otwórz te drzwi. Kochanie, nadchodzę. Ugotowałem ci kolację. 3 godziny gotowałem. A w telewizji odpaliliśmy sobie Seks w Wielkim Mieście. Mamy prosecco, sushi, perfekt. I najpiękniejsza kobieta na świecie. O. Idealny dzień. Dziewczyny, tylko podłącz szybko. A właśnie dzień dziewczyny, zobacz, no. Bateria rozładowana.